doskonałym wprowadzeniem do pierwszej rozmowy w naszym studiu będzie ta oto piosenka. Chwała Jezusowi, On zasmuconych pociesza i zagubionym ukazuje drogę, która prowadzi do nieba. Chwała Jezusowi, On zasmuconych pociesza i zagubionym ukazuje drogę, która prowadzi do nieba. Chwała Jezusowi, On zasmuconych pociesza i zagubionym ukazuje drogę, która prowadzi do nieba. Chwała Jezusowi, On zasmuconych pociesza i zagubionym ukazuje drogę, która prowadzi do nieba. Chwała Jezusowi, On zasmuconych pociesza i zagubionym ukazuje drogę, która prowadzi do nieba. Zespół Concordia. A będziemy mówić w związku z tym występem o 8. edycji Festiwalu Piosenki Religijnej Kanaan. Są z nami organizatorzy i także pomysłodawcy od pierwszej edycji tego festiwalu, czyli Sebastian Drążczyk i Barbara Sroka. 8. festiwal przebiega pod hasłem Prawda, bo co roku jest inne hasło. Tak, zanim powiemy może o festiwalu, bardzo prosimy, żeby z drugiej strony studia Kasia Hampel do nas dołączyła, a w tle słyszymy taki bardzo charakterystyczny sygnał tego festiwalu. Teraz 8. Piosenka, bo nie pieśń religijna, festiwal piosenki religijnej. Jakie są jego zasady, jakie reguły, kto przychodzi słuchać tych piosenek? Festiwal od początku swojej działalności promuje twórców piosenki chrześcijańskiej, takiej szeroko pojętej, twórców głównie amatorskich, ponieważ są zespoły parafialne, są zespoły działające w różnych wspólnotach, które wiadomo gdzieś muszą swoją twórczość zaprezentować. Przyświecono mi jeszcze jeden ważny cel, jest to ewangelizacja poprzez piosenkę oraz cel charytatywny. Co roku wspieramy jakieś dzieło pomocy głównie dzieciom. Ilu w tym roku wykonawców będzie gościło na festiwalu? 11 wykonawców amatorskich. Usłyszymy 19 i 20 czerwca na scenie Domu Robotniczego o kopalni Dębisko w Czerwionce oraz 4 zespoły recitalowe. I to nie są tylko zespoły z regionu, także z Warszawy, z Cieszyna, z różnych zakątków naszego kraju przyjeżdżają. Co rok festiwal zatacza coraz szersze kręgi, staje się coraz bardziej profesjonalny, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I jest takie hasło przewodnie tego festiwalu, miłość. Myślę, że konweniuje ono wprost z właśnie trwającą pielgrzymką Ojca Świętego w naszym kraju. Rok temu była to prawda, ja może od razu pokażę kasetę z tego festiwalu, płytę, która pokazuje dorobek tego, co było rok temu. Rozumiemy, że w tym roku też taka kaseta powstanie i płyta. Co roku wydajemy właśnie, wydawnictwo się ukazuje po festiwalu, bądź kaseta, bądź płyta, która zawiera najciekawsze dokonania kolejnych edycji festiwalu. Wróćmy do tego hasła. Miłość, czy rzeczywiście odniesienie do pielgrzymki papieskiej, do tego, o czym Jan Paweł II mówi w swoich homiliach? Ja myślę, że to będzie dobre podsumowanie treści usłyszanych w czasie wystąpień papieskich. Temat to miłość, hasło Ojciec miłuje Was, przeżywamy rok Ojca. Staramy się działać w jedności z Kościołem Powszechnym, również i z młodzieżą całego świata. Pani Katarzyno, czy zespół Concordia już po raz kolejny występuje, czy też to będzie Wasz debiut na Kanaanie? Zespół Concordia debiutował tam 5 lat temu, o ile się nie mylę. Już jesteście zawodowcami. Tak, i od tej pory co roku już tam występujemy, naprawdę. A czy są jakieś nagrody, jakieś wyróżnienia, skoro festiwal to kojarzy nam się też ze swoistą rywalizacją? To jest trochę specyficzne u nas, dlatego że formuła od początku jest formą przeglądu, natomiast samo dopuszczenie do udziału w festiwalu jest pewnym wyróżnieniem tych najbardziej cennych wykonawców. I później już w trakcie festiwalu nagrody przyznają media patronujące, jest ich dosyć sporo, między innymi Telewizja Katowice od 2 lat. Mamy tam przyjemność. Dziękujemy bardzo. Również, tak jak już wcześniej mówiłem, wydawnictwo, które się ukazuje po festiwalu, prezentuje te najciekawsze dokonania kolejnych edycji. A jeżeli mówimy o rozmaitościach form, które są prezentowane na festiwalu, przed chwilą słyszeliśmy fragment a cappella, czy to są także zespoły z pełnym instrumentarium, nawet muzyka otaczająca się o rock, o muzykę popową, czy bardziej wszystko jest tak zbliżone w klimatach, które słyszeliśmy przed chwilą? Nie, no właśnie muzyka jest różna, to zależy co dany zespół reprezentuje,
Ale wszelkie formy są dozwolone, tak? Tak, wszelkie formy są dozwolone. Czyli słuchamy bardzo rozmaitej muzyki pod warunkiem, że niesie ona w sobie treści, wartości chrześcijańskie, wartości religijne. To my w takim razie przypomnimy naszym widzom w najbliższą sobotę i niedzielę w Czerwionce Leszczynach festiwal Kanaan i oczywiście mamy nagrody, czy mogę od razu rozwinąć dla tych z Państwa, którzy do nas zadzwonią, koszulka, dwa zaproszenia na festiwal i kaseta, płyta z poprzedniej edycji festiwalu, który odbywał się pod hasłem Prawda. Prosimy dzwonić. Zachęcamy Państwa gorąco i myślę, że od razu te zaproszenia znajdą swoich nabywców, jak również koszulka i kasetka i płyta. 25 95 250 i już za chwilę nasi goście będą przy tym telefonie. Lubi piosenkę, lubi śpiewać. Jeżeli jeszcze ta piosenka jest jakimś takim pomostem służącym do kontaktu młodzieży z Bogiem, to jest właśnie to. Wszyscy się bawią wspaniale na takich festiwalach, właśnie przy takiej piosence. Podoba mi się festiwal, kiedyś tutaj występowałam i jest bardzo fajna atmosfera. To nie będzie jakaś zwyczajna piosenka i być może też nie będzie to hit. Festiwal piosenki religijnej Kanaan w Czerwionce-Leszczynach odbywa się po raz ósmy. Pierwszy odbył się w 1992 roku. Od początku przyświecają nam trzy takie najważniejsze cele, to znaczy propagowanie piosenki religijnej jako jednej z form ewangelizacji i jedności, prezentacja dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim oraz konkretna pomoc finansowa ludziom najbardziej potrzebującym. Przez 8 lat festiwalu przewinęło się sporo wykonawców. Przeważnie od początku promowaliśmy twórczość amatorską, chociaż zapraszamy co roku również gwiazdy. Może nie żeby konfrontować te dwa światy, ale żeby ci ludzie jakoś poznali się, zawiązali przyjaźnie, zobaczyli, że warto, mieli taki napęd do dalszej pracy, żeby doskonalić swoją twórczość. Z tobą wykonie kraść, różami spotkać, tańczyć biały tango do białego rana. W czasie 8. festiwalu Kanaan wystąpił Teatr Małych Form Poco, Stare Dobre Małżeństwo, Jarek Wajk. Były wokalista zespołu Oddział Zamknięty, który rozpoczął kilka lat temu karierę solową. Dla kogoś, kto myśli sobie o piosence chrześcijańskiej, że jest to piosenka opatrzona tekstem uwielbieniowym takim,
to moje piosenki mogą się okazać świeckimi piosenkami. Śpiewam po prostu o moim życiu, o życiu moich przyjaciół, którzy szukają Boga. A to, że te piosenki są piosenkami chrześcijańskimi, to za tym przemawia to, że ja stałem się chrześcijaninem. Wiem, w tobie dzień za dniem walczy dobro ze złem, łoki karmisz snem. Jak mogę pomóc ci? Jak mogę pomóc ci? Powiedz mi jak. Jak mogę pomóc ci? Co roku przyświeca nam jakieś hasło i temat. W tym roku jest to miłość, wypływa to z tematu Ojciec miłuje was. To tak nawiązuje do tematu pielgrzymki Ojca Świętego i do roku Ojca, który obecnie przeżywamy. Nie, miłość według mnie jest sensem życia, tym, co w życiu najważniejsze. To jest coś wspaniałego, najpiękniejsza rzecz, jaka się może przydarzyć. Coś, co przenika człowieka, przeszywa we wspaniałej dążności do przebywania z sobą, bycia z sobą. Rodzina to jest wielki dar, darowany nam przez Boga. W rodzinie znajdziesz miłości prawdziwy sens. Miłość ta dotyka wszystkich serc. Jak święta rodzina w tę miłość wie. Trudno nie ukrywać zadowolenia z tego faktu, że ma się taką młodzież. Taką tu mam na myśli akurat młodzież, która krzewi wartości chrześcijańskie i bawi się również przy tym. A co najważniejsze, pracuje, bo to nie jest koncert, na który przyjeżdżają wykonawcy i widzowie zasiadają i słuchają. Młodzież tu pracuje. Od 2 dni, od rana do późnych godzin wieczornych poświęca swój czas, żeby ten festiwal miał swoją rangę. Gdyż matę opłakuje, że ich dziecko nie szanuje, kawałka chleba upragnie, będziesz dziecko w piekle na dnie. A z ojca jak zobaczy,
przywitać go nie raczy. Ojciec jego obnażony, a syn jego wystrojony. Ma taką naturę, że ucieka przed Bogiem. Ale w momencie, jak stanie po prostu w takiej sytuacji, że nie ma dokąd uciec, kiedy się otworzy, kiedy zegnie kolana, to pozna tą miłość. Nie ma żadnego problemu wtedy. Choć nie jest to łatwe. Dlatego, że ta miłość to też jest sprawiedliwość i to też jest prawda o człowieku. I często to bardzo boli. I trzeba wiele, wiele przejść, żeby zrozumieć, że to jest miłość. Dzielę chleb z głodnymi, tym bardziej kocham. Pocieszam tych, co płaczą, tym bardziej kocham. Daję się w Twoje ręce, tym bardziej kocham Ciebie, Ciebie, mój Jezu. Wciąż mocniej kochać chcę Ciebie, mój Jezu. Wciąż mocniej kochać chcę. Ciebie, mój Jezu.